dla nas to był kluczowy mecz pod kątem układu w tabeli, no niesamowicie ważny, także tutaj każdy wie, jakie to było ciśnienie gatunkowe. Nie ukrywam, że oczywiście każdy mecz gramy o 3 punkty, przejeżdżamy tutaj po zwycięstwo i nie było inaczej także w tym meczu. Natomiast chciałbym tutaj bardzo pochwalić mój zespół, ponieważ borykaliśmy się z wielkimi problemami kadrowymi przed tym meczem. W dzisiejszą noc wypadło mi 3 zawodników. Jednemu się dziecko urodziło, drugiemu żona zachorowała, trzeci źle się poczuł w hotelu. Także mieliśmy 4 młodych chłopaków na ławce i każdy dzisiaj zostawił tutaj niesamowicie dużo zdrowia, więc naprawdę wielkie gratulacje, a szczególnie chciałbym tutaj pochwalić Maxa Pingota, rocznik 2-3, który dzisiaj zadebiutował na poziomie drugiej ligi, odbywając z nami 3 treningi. Także tutaj to pokazuje, że te wartości, które preferujemy w Lechu i które wyznajemy, przynoszą efekt i tym bardziej cieszy dzisiaj postawa ich, tych chłopaków na boisku. Piłka nożna opiera się na 4 fazach gry i trzeba być odpowiednio przygotowanym pod każdym kątem, więc my wiemy, że naszą filozofią jest gra w ataku pozycyjnym, tak szkolimy od najmłodszych kategorii wiekowych, jednak wiemy też, jak wygląda druga liga, także fazy przejściowe i atak szybki to jest, można powiedzieć, 90% bramek w tej lidze wszystkich zespołów, więc mamy ku temu zawodników. Mieliśmy dzisiaj Filipa, który strzelił 3 bramki, mamy Sergeja, który potrafi niesamowicie poruszać się pomiędzy liniami i utrzymywać tą piłkę, więc wykorzystaliśmy to. Ta liga jest tak wyrównana, że w każdym meczu trzeba walczyć jak o życie i to powiedzieliśmy sobie przed meczem. Natomiast dobrze zaczęliśmy to spotkanie, realizowaliśmy założenia taktyczne, strzeliliśmy gola. Mieliśmy bardzo dużo pojedynków jeden na jeden w bocznych sektorach, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, natomiast nie wiem dlaczego cofnęliśmy się po bramce i Lech z kreatywnymi zawodnikami w ofensywie zremisował i oceniam pierwszą połowę jako dobrą i powiem tak, że jeszcze w żadnym meczu nie wykreowaliśmy tyle sytuacji bramkowych. No, mecz był bardzo otwarty, no, Lech wykorzystał swoje sytuacje, natomiast my, no, były takie 6 minut, gdzie mieliśmy 100% sytuacje, gdzie João Augusta miał z 3 metrów do pustej bramki, gdzie Józek miał z głowy Embalo, gdzie Leszczyński ma z 8 metrów strzał i szuka podania. No, brakowało tej chłodnej głowy, finalizacji i tak te spotkania wyglądają. Jak się nie wykorzystuje takich sytuacji, to niestety tak to wygląda. I głupie straty w środku pola, którymi napędzaliśmy Lecha i przegrywamy bardzo ważny mecz. I naprawdę musimy to przeanalizować i walczyć, bo ten mecz należało zwyciężyć tutaj i będziemy musieli to odrabiać z rywalami, którzy są od nas lepsi, szczególnie teraz na wyjeździe, jedziemy do lidera i będziemy walczyć. Ja widziałem pomysł na grę, widziałem powtarzalność w moim zespole i przeciwnik wykorzystuje na 4 sytuacje, wykorzystuje 3, strzela nam bramki z kontrataku i jeżeli my potrafimy wykreować 5-6 sytuacji, które przy lepszym dograniu, lepszym oddaniu strzału musimy zamienić na bramkę, no i w tym momencie chłodnej głowy, nie wiem czy na moich piłkarzach ta presja tak wpływa, że gdzieś jest ta nerwowość, nie ma tego spokoju, rozmawiamy o tym dużo, pracujemy nad tym każdego dnia i indywidualizujemy treningi, jeżeli chodzi o finalizację w ofensywie. No musimy się pozbierać i przeciwstawić sytuacji, w jakiej jesteśmy i walczyć w każdym meczu, bo naprawdę ten zespół, ja w niego wierzę i stać na to, żeby ten szczebel centralny do Olimpii utrzymać i nie wyobrażam sobie, żebyśmy z tej ligi spadli. Dzisiaj po bardzo długiej przerwie debiutował Mich, oceniam poza jedną czy drugą stratą na bardzo dobry występ tego młodego, utalentowanego piłkarza. Musieliśmy w formacjach przesunąć zawodników, wypadło 2 podstawowych środkowych obrońców, w tym kapitan, który był szefem tym linii obrony. No ale taka jest liga, no, to jest po prostu już wiosna i te kartki. Teraz znowu Robert będzie pauzował, także musimy łatać, musimy sobie z taką sytuacją radzić. Mamy szeroką kadrę i będą kolejni zawodnicy dostawać szansę i widać, że każda zmiana, każde wejście zawodnika to naprawdę, jeżeli ktoś by powiedział, że ktoś nie chce, ktoś nie ma sił, ktoś nie angażuje się w spotkanie, to na to nie pozwolę, bo ja oceniam, że takich jednostek nie było na boisku.